Laudetur, laudetur. Ważkie pytanie. Czy my się jeszcze możemy dogadać? My w Polsce, gdzie ten podział przebiega mniej więcej pół na pół i gdzie przestajemy już z sobą rozmawiać. Trudno jest też rozmawiać z kimś, kto będzie nazywać mnie gorszym sortem, mordą, zdradziecką mordercą czy coś takiego, a ja nie będę argumentować, bo na to mogę tylko... Cywilizowany człowiek nie powinien się wdać w takie dyskusje. Mamy bardzo ciekawy projekt wypracowany przez grupę intelektualistów. Tu ciekawie o tym pisano już i w Polityce, w Tygodniku Powszechnym, w Gazecie, takiej rozszerzonej Polski samorządowej. Istotą tego pomysłu jest całkowita nowelizacja Konstytucji Senatu. Senat przestaje być wybierany. Senat, tak jak Bundesrat w Niemczech, jak Senat we Francji, staje się izbą samorządową, w skład której wchodzą burmistrzowie miast i samorządowi wojewodowie województw. Uwaga, na czele województw w takim projekcie Rzeczypospolitej stoją wojewodowie samorządowi, pochodzący z wyborów, nie wojewodowie organy rządu. I co jeszcze? Województwa mają bardzo dużo autonomii. Burmistrzowie miast, prezydenci miast, wojewodowie samorządowi mają spore prerogatywy w zakresie stanowienia porządku wewnętrznego w takich dużych samorządowych województwach i tutaj projektanci takiego ładu mówią, że możemy sobie nawet wyobrazić sytuację, w której aborcja jest zabroniona na przykład w podkarpackim, dozwolona w samorządowym województwie warszawskim, bo o to też chodzi. Żeby znaleźć jakiś modus funkcjonowania kraju, w którym godzimy takie sprzeczności interesów, których nie da się tak naprawdę pogodzić dyskusją, bo nie da się. Jeśli ktoś powie, nie zbawić, a to jest najważniejsze, będziemy walczyć na noże o to, żeby cię zbawili, a ja powiem, że nie chcę być przecież bydlaku zbawiany, no to co tu można powiedzieć? Tu nie ma pola do dyskusji. Zarzut już i w ciekawej dyskusji w Polityce i w Gazecie Wyborczej, co tego, że to jest federalizacja. No nie, to nie byłaby przynajmniej nominalnie federalizacja. Nie tworzylibyśmy odrębnych wojewódzkich rządów, parlamentów. Mamy jeden system prawa obowiązującego powszechnie. Faktycznie byłaby to bardzo duża decentralizacja państwa. Bardzo duża. Ale mamy szereg państw unitarnych bardzo zdecentralizowanych. Także na przykład w pewnych aspektach prawa karnego. Tak, ja wiem, że to sobie trudno być. Ale z drugiej strony, słuchajcie, kobieta z Podkarpacia, która chce tam aborcję zrobić, no przecież, no jaka jest różnica? No przecież ona po prostu na Słowacji pójdzie, ma bliżej niż do tej Warszawy. Tam to zrobi lajtowo i bez większych problemów. No tylko taka byłaby różnica. Może wtedy łatwiej by nam aborcję. I tworzymy państwo na centralnym szczeblu. Zajmuje się polityka zagraniczna, obrona narodowa, w jakiejś też mierze policja federalna. Nie wiem, czy takie zdecentralizowane państwo nie byłoby skuteczniejsze. Ale oczywiście, ale ja zadam takie pytanie. Po co PiS, który ma już taką władzę i być może, oby nie ją utrzyma, miałby się z jakąkolwiek władzą dzielić z jakimikolwiek prezydentami miast, samorządowymi wojewodami, co wymaga zmiany konstytucji. PiS raczej będzie chciał upaństwowić samorządy, zlikwidować je. No po co? Przecież w PRL-u było tak ślicznie jednolitość władzy, żadnych samorządów nie było, nie mącił, żadnych mediów też nie było. Na razie, ja bym powiedział projektantom tak, projekt mi się podoba, na pewno ma szereg wad też, jest bardzo interesujący. Może by zmodernizował państwo, natomiast na razie Prawi i Sprawiedliwi za 800 zł znowu i bony wakacyjne i to i tamto i przedsiębiorcy kupią znowu dumny, najdumniejszy lud, a lud w większości nie zauważy tego, że jest kupiony za własne pieniądze szeregu podatków, w tym podatku inflacyjnego. A ja wam mogę wtedy zagwarantować inflację przy wejściu w życie wszystkich tych projektów rozdawczych, a oni już wszystko rzucą, wódz wie, będą go ciągać po prokuraturach, ujowo będzie i straci swój najsłodszy skarb władzy, musi rzucić wszystko. Przecież płaci nie swoimi pieniędzmi, no bądźmy szczerzy. Łatwo jest zapłacić nie swoimi pieniędzmi. Rzuci środki ludu, aby lud zagłosował. A wtedy spodziewajmy się, najmilsi moi, och, najmilsi, zimą i wczesna wiosna przyszłego roku inflacji już 30 albo 50%. Ramen!